Witam Państwa, Kamil Klimczak, tym razem, jak widzicie Państwo, wyjazdowo. Trochę to trudno ten materiał, który tutaj Państwu będę pokazywał, zakwalifikować do którejś z naszych serii. Myślę, że tu najbardziej właściwa będzie seria chyba z kart historii ruchu narodowego. Za moimi plecami po Romana Dmowskiego, jedno z niewielu w Polsce. Bo dzisiaj przybliżymy Państwu historię pewnego miejsca. Tym pewnym miejscem jest Chludowo. Chludowo miejscowość podpoznańska odległa o 20 czy 30 km na północ od Poznania także całkiem niedaleko a dlaczego tak sprzęgnięta z Romanem Dmowskim? Bo tu znajduje się, proszę państwa, dworek, w którym Dmowski mieszkał w latach 1922-34. Dzisiaj mieliśmy możliwość, jakby obejrzeć ten domek, zwiedzić ten domek. On już nie wygląda tak jak za czasów Dmowskiego, ale o tym za chwilę. To może w kolejności, tak powiedzmy, chronologicznej. Od czego by tu zacząć? Zacząć należy, że ludowo. Chludowo należało kiedyś był to od średniowiecza do czasów rozbiorów był to majątek klasztorny, potem został przejęty przez niemieckich Junkrów i po odzyskaniu niepodległości ten majątek został przejęty przez organy państwa polskiego. Można powiedzieć, został zrepolonizowany, bo to takie popularne dzisiaj słowo i złożono ofertę nabycia tegoż majątku Romanowi Dmowskiemu, który ten majątek kupił. I właśnie w tej resztówce, bo to w zasadzie tak się nazywało, resztówka, niewielki majątek. Składający się w zasadzie z tego dworku, pałacyku, który dzisiaj całkowicie na to, na to nie wygląda, z parku również stał się na kolejne 12 lat miejscem zamieszkania Romana Dmowskiego. On tutaj, jak usłyszeliśmy dzisiaj podczas oprowadzania, on tutaj się zajmował wieloma, wieloma rzeczami, gospodarował, bardzo był też aktywny społecznie, różne rzeczy, różne rzeczy. może dlatego ta gospodarka finalnie mu nie wyszła za dobrze, dlatego, że pewne rzeczy zamiast, zamiast na sprzedawać, to rozdawał. i Natomiast tutaj bardzo intensywnie gospodarował tym chludowem, bardzo się tym zajmował. Tu wiele inwestycji poczynił. Również na przykład użyczył, użyczył swoich zabudowań na Straż pożarną, pierwszą straż pożarną w tej niewielkiej miejscowości Chludowo. Różne, różne rzeczy tu, tu miał w tym swoim majątku, czy łowił ryby w tym stawie, czy można powiedzieć, to było miejsce odpoczynku dla Dmowskiego i było miejsce też, gdzie wiele osób go odwiedzało, a na przykład Dmowski tutaj ciekawostka założył na przykład w Chludowie pierwszą w Polsce pieczarkarnię. To tak, to tak z ciekawostek. No, natomiast to jest jedno z tych miejsc, gdzie możemy troszkę pochylić się nad życiem bardziej prywatnym ojca polskiego ruchu narodowego. No bo drugim takim miejscem jest miejsce jego śmierci już przez nas pokazywane, choć w dużym skrócie, czyli muzeum w Drozdowie. W końcu, no, ponieważ, tak jak powiedziałem, ta gospodarka nie szła dumowskiemu tutaj, gospodarowanie w Krudowie nie szło za dobrze. On poczynił tu wiele nakładów, a, no cóż, po prostu jego inne jakby źródła dochodu nie pozwalały na, na to, żeby to się mówiąc krótko spinało finansowo. Dlatego no, te 12 lat gospodarowania, w trakcie których tutaj w Chludowie bywało bardzo wiele osób. Witos Korfanty, Józef Haller, ba, tutaj w Chludowie Roman Domowski gościł nawet e, posła japońskiego. E, prawdopodobnie reanimując swoje stare znajomości z czasów wojny. Wojny yy, rosyjsko-japońskiej 1905 7 kiedy to, jak wiemy, Domowski przebywał w Tokio i różne tam rozmowy prowadził i na przykład storpedował japońskie próby wywołania polskiej irredenty na tym terenie. Yy... Co się stało potem z tym majątkiem? Bo to jakby jest ważny rzut na to, bo ten program ma na celu nie tylko przybliżenie Państwu tej historii chludowa, bardzo na pewno ciekawej, ale przede wszystkim też zachęcenie do tego, żeby w ramach tego, co już się gdzieś tam pojawiło w naszych programach czy z kolegą Kotasem, czy z kolegą Błażkowskim, czy z kolegą Piastą, mamy takie narodowe miejsca na. Mapie Polski i warto takim szlakiem właśnie się wybrać oprócz Drozdowa, oprócz Chludowa, czy właśnie takich miejsc dość oczywistych związanych z Polskim Obozem Narodowym, jak chociażby Pomnik Dmowskiego w Warszawie, Grób Dmowskiego, czy Muzeum niedawno otwarte tradycji ruchu narodowego w Wielczu, Laskowicach. Pewnie też inne miejsca moglibyśmy na ten szlak wpisać, ale właśnie zachęcamy do tego, żeby, żeby tym szlakiem podążyć. No ale tu trzeba powiedzieć, dlaczego Chludowo jest w takim stanie jak teraz, a nie innym. I dlaczego jest w, w, zajmowane przez tego, a nie innego właściciela? Bo tym właścicielem są księża werbiści. Księża werbiści, którzy kupili w 34 to ten majątek od Dmowskiego. Tutaj był dom nowicjatu i seminarium. Teraz już jest tylko dom nowicjatu, księży werbistów, zgromadzenia misyjnego. No i właśnie to, że werbiści posiadali ten majątek, no to zaważyło na jego dalszych losach. Zresztą tutaj przyjęli nas właśnie dzisiaj również księża werbiści. Otóż. Tutaj w miejsce to miało takie dramatyczne koleje losu ten majątek kiedyś należący do Romana Dmowskiego to były po pierwsze lata II wojny światowej lata II wojny światowej w których ten dom nowicjatu został. No, no stał, się, stał się po prostu obiektem represji przez Niemców, księży, kleryków. Wywieziono do obozów koncentracyjnych, wielu z nich tam. Zginęło, niektórzy cudem ocaleli, a po wojnie też był problem z tym, żeby werbiści tu mogli swobodnie działać. No i ten dwór dlatego nie wygląda już na pałac, tylko na, jest taki dość prostokątny, jak Państwo teraz na przebitkach widzicie, dlatego właśnie, że został podpalony już po wojnie, w 1948 częściowo się spalił, niszczał aż do 57, kiedy, kiedy były, pojawiły się możliwości jego odbudowy, no, ale został odbudowany tak, jak było można w ówczesnych warunkach. Nie z dbałością o szczegóły historyczne, co było całkowicie zresztą zrozumiałe, ale z dbałością o po prostu funkcjonalność i możliwość działalności werbistów w tymże, w tymże budynku, w którym mieści się właśnie dzisiaj dom Nowicjatu Księży Werbistów. Oczywiście dlatego ten dom wygląda tak, jak tak jak wygląda, natomiast niewątpliwie jest to miejsce z historią. Zresztą dowodem tego jest, cały czas to podkreślam, popiersie, przy którym nagrywam ten program, a to popiersie Romana Dmowskiego. Niektórzy mówią, że to jeden z dwóch pomników w Polsce. Chyba to prawda, bo tablic, tablic pamiątkowych nie liczymy. Tablic jest dużo, ale oprócz pomnika warszawskiego i pomnika Chłodowskiego chyba żadnego innego pomnika nie ma. No, dysproporcja z innymi m, prawdziwymi, czy tak zwanymi ojcami niepodległości rysuje się aż na zbyt widocznie, a proszę Państwa, to po piersie było chyba pierwszym pomnikiem, bo zostało ono yy, odsłonięte, poświęcone jeszcze w roku 1984 i tutaj odbywają się zawsze uroczystości w rocznicę urodzin Romana Dmowskiego, o czym mówił nam tutaj ksiądz rektor tego domu. 9 sierpnia, czy też pierwszy weekend sierpnia, zależnie jak to wypada, ponieważ Dmowski sprzedając dom werbistą, z czego zresztą się cieszył, że będzie to własność zakonu, który kształtuje młode pokolenie, że to właśnie pójdzie na kształcenie młodzieży, na kształcenie kolejnych księży, kleryków werbistowskich. Zaszyczył sobie, żeby była za niego zawsze właśnie w rocznicę urodzin tutaj odprawiana Msza Święta i werbiści, oczywiście z przerwami, kiedy nie byli tu obecni, werbiści z tego obowiązku się wywiązują, za co, za co należy się wielkie uznanie temu zakonowi. E... I cóż, proszę Państwa, ja tak pokrótce przedstawiam tą historię, to co mogliśmy tutaj dzisiaj zobaczyć, obejrzeć. To jest pewnego rodzaju tylko i wyłącznie zajawka. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby odwiedzać. Zachęcam wszystkich narodowców, bez względu na to, jaką mają afiliację organizacyjną, do tego, żeby. Po prostu y, zwiedzali tym szlakiem naszych poprzedników ideowych, naszych ojców ideowych, żeby, żeby odwiedzać właśnie takie miejsca drzdowo, ludowo, Warszawa, Muzeum Wielczu. I twórzmy, proszę Państwa, zachęcam też do tego, żeby tworzyć również miejsca temu poświęcone. Tu mamy takie bardzo skromne możliwości, tu też apel do wszystkich zainteresowanych, ponieważ jest idea z tego, co się tu dowiedzieliśmy na miejscu, w Chludowie, żeby tu była powstała i jest nawet już przygotowane na to miejsce, na Izbę Pamięci Romana Dmowskiego w Chludowie. Niestety przedsięwzięcie rozbija się jak zawsze albo prawie zawsze no, o pieniądze. Po prostu brakuje funduszy, brakuje środków. Lokalni tutaj sympatycy idei narodowej nie są w stanie i tego przedsięwzięcia sami. Sfinansować, bo jest, po prostu, jest to po prostu znaczny koszt. Zachęcam do tego, żeby się zainteresować. Może, żeby osoby zainteresowane na przykład skontaktowały się z werbistami z Kludowa, spytały, jak mogą pomóc, bo myślę, że jest to w interesie nas wszystkich, bez względu na podziały organizacyjne, żeby taka izba pamięci Romana Dmowskiego w Kludowie była księża werbiści bardzo tutaj podkreślają to dziedzictwo Dmowskiego chętnie, chętnie pokazują chętnie udostępniają, więc korzystajmy i starajmy się, dokładajmy starań. Każdy oczywiście na miarę swoich możliwości tak jak potrafi. No my to robimy chociażby przez ten program. No tu żałuję, ponieważ na pewno dużo też miałby do powiedzenia kolega Błaszkowski, który miał być dzisiaj ze mną, ale siła wyższa go powstrzymała od tego, więc występuje tutaj sam. Żeby chodźmy koło tej, mówiąc kolokwialnie, koło tej naszej pamięci, bo inaczej naszą historię napiszą za nas inni i tak musimy do tego drodzy państwo podchodzić tutaj w trakcie tego mojego monologu mam nadzieję że nie nazbyt długiego mogliście państwo właśnie zobaczyć jak to wygląda teraz w pałacu dawnym ludowskim, teraz w domu księży werbistów przy którym już jest jedno muzeum muzeum poświęcone ojcu Werbiście, ojcu Żelazko, który pracował w Indiach. Postarajmy się, żeby wyrosło i drugie, żeby wyrosła, wyrosło również miejsce, gdzie na takie, można powiedzieć, wycieczki formacyjne nowe pokolenia obozu narodowego będą mogły przyjeżdżać, gdzie będą mogły, będą mogły poznawać, chodzić śladami naszych poprzedników, odbierać ich szkoły, życia lekcje odrabiać lekcje właśnie z tego jak żyli z tego jak byli zaangażowani z szkoły również ich idei politycznej i proszę państwa to tyle zachęcam państwa do odwiedzania miejsc związanych z historią ruchu narodowego z Chludowa dla chrobrego szlaku Kamil Klimczak dziękuję za uwagę